Cześć kochani, dzień dobry, witam was we wtorek 23. Boże, powiem wam, że ten poniedziałek to myślałam, że mnie wykończy. Coś okropnego, ja wiedziałam dlaczego ja w niedzielę już tak się martwiłam, czułam pismo nosem, czułam. I to nie jest to, że ja sobie to wymanifestowałam, ja po prostu czułam, że tak będzie. To nie jest to, że to ja tego to przyciągnęłam. Nie, nie, nie. Okropne. Takiego poniedziałku to ja już nie wiem, kiedy ostatni raz miałam. Ale dawno nie miałam. Oj, dawno. Ale mamy godzinę 5:55, także 35 minut mamy, żeby sobie pogadać na spokojnie. Panie Boże, co dalej? Aha, dobra. Emulsja. Nawilżająca. Słuchajcie. Ja z niedzieli na poniedziałek oka nie zmrużyłam przez całą noc. Myślałam, że serce wyskoczy mi z klatki piersiowej. Tak mi tu wszystko dudniło, było mi gorąco. Nie mogłam się wyciszyć. Coś okropnego. Normalnie, o Jezu, oczy jak 5 zł. Co patrzę na zegarek, godzina do przodu, godzina do przodu. Jezu, o co chodzi? Co to się dzieje? Co się wydarzyło? Oczywiście przesunęłam na godzinę. Na godzinę dosłownie, przed samym wstaniem. I obudziłam się z taką migreną. Ach, to z taką, że aż mi na oczy promieniowało. Tu na zęby, tu z tyłu gdzieś. Jak jechałam do pracy, to myślałam, że się zżygam po drodze. W pracy... Ach, powiem wam, ja nie pamiętam, żeby mnie taka migrena tak mnie dojechała. Ja mnie często, znaczy często, ostatnio mniej, ale faktycznie gdzieś tam jak głowa mi boli, no to jakoś tak, wiecie, no funkcjonuje człowiek. Ale wczoraj, o Jezu, w pracy nie miałam żadnej tabletki przeciwbólowej, ale znalazłam Teraflu. Przepraszam. No to te Teraflu sobie zaparzyłam, zanim poszłam na obchód. Wypiłam kawę. Jak ja zobaczyłam tą stertę tych papierów, która na mnie czeka, to mi skrzydła wszystko padły, szczerze mówiąc. No, oj, dzień był trudny. Powiem wam, był trudny. I jeszcze jazda na dzień dobry od samego rana. Bo to tak jest. Koleżanki z biura nie było, bo była inne rzeczy robić. Gdzie indziej. Nazywam sama. Jeszcze ten durny kot skacze. Fajnie. Dzięki Rysie, że zamknąłeś drzwi, jak wychodziłeś. Jestem. No i oczywiście nagram rozdanie. Miałam, słuchajcie, wam to rozdanie wkleić we vloga. Little Evil, ja ci oczywiście, kochana. No. Gratuluję, gratuluję. Podziękowanie już tutaj jest gotowe. Dzisiaj zabieram to wszystko, całą tą pakę dla siebie, tą torbę będę pakować. I mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie. No muszę się upewnić, że wszystko jest dobrze zapakowane, żeby się nic nie zniszczyło po drodze. Więc, ale myślę, że dam radę. Także jeszcze raz gratulacje. No mówię, miałam to wpleść we vloga, ale niestety no, nie dało rady. Ja nie byłam na siłach kompletnie. Kompletnie, więc nie. Nie dam rady. Wiecie co? Ja teraz tego używam, testuję, bo pierwszy raz w życiu go mam. Tego L'Oreala. No, on jest lejący, jest.
Jest. I w ogóle faktycznie nie jest mocno kryjący. To nie jest akurat wada, bo ja nie potrzebuję mocno kryjących podkładów. Jeden mi wystarczy, ten Double Wear, więc luz. No, bardzo świetlisty. Nie jest zły. Pytanie, co kto potrzebuje. Ładnie nawilża. Na razie mi pasuje. Pasuje mi ta konsystencja faktycznie tego serum. No, tylko pamiętajcie, ja mam cenę serę sucho. Jezu, jak ja wczoraj te shortsy nagrywałam, bo przy okazji też chciałam Wam wrzucić ten podkład, przy okazji te z RER moje rzeczy tutaj, co mam. Tak wiecie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł przy tej mojej migrenie, bo wyglądałam jak śmierć. No ale... no cóż. Nawet z migreny potrafię coś zrobić. No, mam taką nadzieję. Taką mam nadzieję. Estée Lauder Double Wear pod oczy, bo pod ręką. Jakby był inny korektor, ten z Lorha. Nie, z czego to tam. O Jezu, to z L'Oreala, no, to bym go wzięła. Dzisiaj było już, słuchajcie, dużo lepiej z tym snem. Dużo lepiej. Nie wiem, o której zasnęłam. Włączyłam sobie vloga Ani z kanału Matka 3+. I tak przy niej się zrelaksowałam i normalnie czuję, że odlatuję. No i leciałam. Ale nie dlatego, że on był jakiś nud, tylko on po prostu mnie tak wyciszył, tak mnie zrelaksował. No i ja po tej całej nocy, no musiałam. Której nie spałam, no musiałam się wychillować, bo po prostu Rysiek też mu wrócił jakiś taki, mówi, Boże, co za dzień. Tak samo wykąpał się, on w ogóle nawet nic nie jadł, bo mówi, że sobie robi dzień głodówki. Jakbyś werł, dorosły jesteś. Także tak to wygląda. Fantastycznie. No i też przy okazji, jak całą noc nie spałam, w sobotę na niedzielę, no to też po tym internecie trochę tam sobie pobuszowałam. No. Jak zobaczyłam, co się dzieje w sekcji komentarzy i w ogóle weszłam na kanał Adrenaliny Vlog. Ania wcześniej o niej, kurpianka na pustyni, coś wspominała w swoim filmie i mówię, a wejdę, zobaczę, co tam słychać u dziewczyny i po prostu... Ada, napisałyście mi w komentarzu, Ada, że dziękuję. No i powiem Wam, że no taka lipa kuźwa z tymi widzami, co niektórymi, że ja pierdolę. No po prostu, jak ludzie mogą. No bo ja rozumiem i na przykład do mnie, ja jestem dorosła, coś tam, wiecie, wrzucę, nie do końca przemyślę. No można mnie tam połubie czasem, no bo no można. Ale no szkuźwa mać, szczepiać się kobiety, która walczy o zdrowie swojego dziecka, o życie swojego dziecka, czepiać się, dopierdalać jakieś dziwne rzeczy, wymuszać, żeby ta dziewczyna się tłumaczyła na wizji. No wiesz, to jest jakieś pojebane. No nie, no nie, ja powiem Wam, że jak jestem za tym, żeby... że każdy ma prawo się wypowiedzieć i każdy ma prawo głosu, tak kuźwa, takich ludzi miałem naprawdę wek, wypad, nie zawracać mi głowy, wypierdzielać z mojego kanału won. No ale to ja. Dobra. Wiecie co, nawet nie mam weny, żeby się pomalować dzisiaj. Wezmę sobie tego dandeliona od Benefitu, wsadzę na oko. Bo... jego w ogóle nie widać. Nie, ja chcę cookie. Jest mój cookie. Dobra, jest. O. No. Zaraz go widać. Dobra.
maluję sobie rzęsy i to tyle, jeżeli chodzi o makijaż oka. Bardzo Was przepraszam, jeszcze nie odpisałam na komentarze, nie wiem, i pod shortsami się pojawiają. No nie mam na razie kiedy, no wczoraj to mnie po prostu tak ścięło. Przepraszam Was, ja obiecuję, że ja każdemu odpiszę na każdy komentarz, że zawsze sprawdzam, czy niczego nie pominam. Jak coś pominam, to mi piszcie, bo ja nie chcę Was pomijać. Ja szanuję moich widzów, mam cudownych widzów, absolutnie najlepszych na świecie, najlepszych. I tak sobie myślę, że trzeba chyba powoli z głową podejść do drugiego rozdania na 1000 słów. Do tego czasu jeszcze mamy czas, ale ja myślę, że chyba na spokojnie będę sobie co raz w tygodniu, czy coś, nie wiem, czy co dwa tygodnie dla Was coś tam kupować, żeby już powoli tą paczkę szykować. Bo będzie rozdanie na 1000 subów. Czy będzie na 1500? Nie wiem. Na dzień dzisiejszy mówię nie, ale na 1000 będzie. Zresztą może to będzie jakaś... No nie, nie, o Jezu, nic nie mówię. Zobaczymy. Się okaże. O Boże, powiem Wam, że jestem, dzisiaj rano się obudziłam, budzik mnie obudził o 5. I jak mnie obudził i sięgłam ręką, żeby go tam wyłączyć, to tak mi się ręka trzęsła. Taka jestem rozbita po tym wczorajszym dniu. Oczywiście powiem Wam, że to jest drugi raz, kiedy coś takiego mi się zdarzyło. Wcześniej nie. I ja nie wiem, czy to nie jest efekt tego wirusa, którego ja przechodziłam ostatnio w grudniu. To jest nieprawdopodobne. Ja mam wrażenie, że jest coś z ciśnieniem u mnie. Moja teściowa po wirusie, zwany koroną, miała również problemy z ciśnieniem. Wyobraźcie sobie, że ona z niskociśnieniowca stała się... No miała takie problemy, że trzeba było karetkę wzywać. Tak wysokie ciśnienie miała. I ja tak sobie myślę, że gdybym się pokusiła i stwierdziła, że może jednak zmierzę to ciśnienie, bo coś jest nie halo, bo ewidentnie miałam mega wysokie. Ewidentnie, nawet nie ma o czym mówić. To kto wie, czy nie stanęłoby na tym, że nie wzywalibyśmy pogotowia, szczerze mówiąc. Tak się czułam. Mnie aż tu tego pytanie tak pykało w pewnym momencie. Ja mówię, Jezus Maria, żeby się tylko nic nie stało. Pierwszy raz miałam coś takiego tydzień temu w piątek. Tydzień temu? No przeszło tydzień temu, tak? Ostatni dzień w pracy i tak samo jak mnie złapało, to aż kierownik się przestraszył, mierzył mi ciśnienie, co Wam mówiłam, że miałam 150 chyba na 110, 120, już nie pamiętam, jak na mnie bardzo wysokie i bardzo podwyższony puls. Ja myślę, że jakbym teraz zmierzyła, to bym się bardzo zdziwiła i jeżeli to się powtórzy jeszcze raz, to ja przez parę dni będę sobie mierzyć to ciśnienie i pójdę do lekarza, ale mówię, mam wrażenie, że to może być, słuchajcie, powikłanie. Bo ja nigdy w życiu nie miałam takich rzeczy. Owszem, miałam gdzieś jakieś podwyższone, bywało, ale mam wrażenie, że nie aż tak. Wiecie co, pójdę sobie w RER dzisiaj. Dobra, w Happy i w to, w kontur, nie w kontur, no na mokro. Trochę kolorków sobie dołożę, ale bez bronzera. Jakoś tak dzisiaj, dobra, niech będzie. Patrzę, która godzina już jest. Mamy jeszcze jakieś około 20 minut, więc luz. Ale on jest napigmentowany. Także to za te komentarze przepraszam, że jeszcze... No, dzisiaj mam nadzieję, że już na nie odpowiem, bo mi jest głupio. Mi jest bardzo głupio, ja tak nie lubię, ale mówię, wczoraj to był koszmar. Dla mnie dzień koszmar. Dla mnie, no dla mnie. Ja wiedziałam już w niedzielę, że tak będzie. Czułam pismo nosem, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie sądziłam, że aż tak źle będzie. No i nic, no takie dni też się zdarzają, wiadomo.
Na szczęście tabletki teraz podziałały, jest git. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dzisiaj chyba muszę Marka zawieźć na trening. Bo na pewno będzie się domagał, wiecie, oni jeszcze ferie mają. Więc zobaczymy. Evelyn. Dobra. I na razie tyle w temacie. To. Też sobie z wami pogadam na chwilkę przed wyjściem, bo tak mi brakuje, bo to była jedna z mojej rutyny. Jedna z moich rutyn. Znowu was kopnęłam, przepraszam. Muszę się przyzwyczaić do tego, że to jest ta toaletka z tym statywem tutaj wszystko stoi. No i tak to jest. Boże. Dobra, wejdźmy sobie tu. Nie wiem, od czego zacząć. W ogóle pod jednym z shortsów jakiś pan mi napisał, tam gdzie tam wrzucam żarcie moje jeszcze z ferii. Już były. Były, minęły. W ogóle zapomniałam, że były. Że dużo je. Gdzieś pod innym shortsem. O, Janosik napisał, dużo jesz. O, a tutaj jeszcze w ogóle jakiś Marek napisał, jakie śniadanie, takie życie. Szpital, kruplówka na zdrowie. O kurde, tego nie widziałam. A czemu tak? Szpital, kruplówka. A, no tak, bo... Ale se skojarzył. Słuchawki mi tu zwisają, jak kroplówka, ten sznureczek w łóżku. No dobra. No ale to Weronika napisała, taka to pożyje. No. Ale widzicie? No tego nie widziałam. A to niespodzianka. No tak, czy jak mi właśnie chodziło o to, że ktoś mi tutaj napisał, że dużo jesz, to już wiem kto. A, Nataja! Kochana, jeszcze tylko dwa posiłki, śniadanie, kolację, ja bym nie wytrzymała od rana. No właśnie, i to jest u mnie to, że ja nawet na wyjeździe i tak jadłam dwa razy dziennie. I może się wydawać, że to dużo, ale czy ja wiem? Powiem ci tak, no ale to tak, i ja tak jadłam rysiek i dzieciaki. Dwa razy dziennie, no dzieciaki jeszcze tam jakieś lody sobie skubły po drodze, jak byliśmy na spacerze, ale nam to całkowicie wystarczyło. Jakby żeśmy się dosiedli do tego talerza, do tego stołu, żeśmy się napierdzielali i nam wystarczyło spokojnie do kolacji. No, a ósma już wszyscy gotowi, potem na drugi dzień na śniadanie, żeby znowu ruszyć. Także nie było co jakoś tam... Nie wiem, czy to jest. Tutaj Kasia z Samburga pisała, że też ona je tylko dwa razy dziennie i to jest bardzo fajny sposób, który... No, mi na przykład się sprawdza, wiecie, to, bo to trzeba zobaczyć, co komu pasuje. Ja nie lubię jeść 5 razy dziennie. Ja wam kiedyś mówiłam, że byłam u dietetyka, który mi rozpisał dietę. I ta dieta działała, funkcjonowała na tym, nie była to dieta odchudzająca absolutnie, to bardziej taka na poprawę energii, bo miałam duże spadki, nie miałam kompletnie siły ćwiczyć. Ta dieta była 2000 kalorii, takim leciutkim deficytem, dosłownie może 200 kalorii deficytu miałam, więc z takim leciutkim deficytem to powiem wam, że ja myślałam, że się wykończę. Jadłam 2000 kalorii, 5 posiłków i ja byłam tak głodna, tak strasznie, że to jest nie do opisania. I ten głód sprawiał, że ja po prostu jak się rzucałam na żarcie, to nie mogłam przestać jeść. Ja miałam te lepki, mnie trzęsło, suchość tutaj w usta, w gardle. Okropnie, okropnie, jeszcze jaka podminowana chodziła, być jak człowiek głodny, to człowiek zły, no jak facet. Więc nie, i okazało się, oczywiście z biegiem czasu, bo człowiek wszystko jakoś tam musi przetestować, że ja mam najlepiej, jak zjem sobie tak koło 9, 10, 11, a potem koło na przykład 15, 16, 17. Pewnie zdarzają się odchyłki, czasami coś tam wpadnie. Jak wiecie, gdzieś jestem przed okresem, gdzieś coś tam, ale przeważnie to jest dwa razy dziennie i ja jem dosyta.
Dla mnie to jest najlepsze, ale to mówię, każdy jest inny. Trzeba patrzeć na swój organizm, bo jeżeli wstajesz i ty musisz coś zjeść, bo ono aż ci telepie się, bo no to idziesz, jesz i wszystko na temat, tak? Nie dyskutujesz. No to tutaj mam jeszcze... A, Katarzyna Gajek-Cichecka, nie ma za co. Chyba chodzi o tonik różany. Mój nowy krok w pielęgnacji. No dziękuję, dziękuję. Widzisz? Małpuję. Makeup napisała, że dobre są też z tej samej firmy żele do mycia twarzy. Dobrze domywa makijaż. Sprawdzę któregoś razu, sprawdzę. Zobaczymy, co to tam ciekawego. Ewelinka pisała, że kiedyś była marka Every, jeżeli tak się czyta. Niestety już nie ma. I miała cudowny różany tonik. No zobaczymy, czy ja przy tym kroku zostanę. Spoko, fajnie się tam psika, chuciachów, wachlarzem i po sprawie. Czy to faktycznie coś daje? No zobaczymy, okaże się. Nie w to wlazłam. Znowu nie w to wlazłam. O. Powiem wam, że po rozdaniu myślałam, że... bo było tak, że ogłosiłam rozdanie i trochę mi słów poszło w dół. No mówię, no dobra, zaczyna się. Wracamy do szarej rzeczywistości. Teraz weszłam i nie. Jest więcej. Dużo więcej. Muszę zapieprzać do Rossmana. I to szybko. Ale dobrze. Ale dobrze. Dobra. No powiem wam, że ten styczeń, ten rok, no zaczął się dla mnie, jeżeli chodzi tu o was, no to... Oho. No ale dobra, no. Super, zajebiście, Boże. Boże, naprawdę. Nie to... Nie to. No i to jest właśnie dzisiaj. Ja jestem nieprzygotowana, nieprzytomna i absolutnie, jak zwykle, wszystko na nie. O, Adrenalina napisała pod filmikiem, gdzie proszę was o pomoc. Powiem wam, że trudny to był dla mnie filmik, bo ja jestem człowiekiem, który nie potrafi prosić o pomoc. Mam z tym ewidentny problem. Wiele rzeczy wolę zrobić sama, co jest totalnie głupie i trzeba mówić, jak prosić o pomoc. Ja się tego uczę również tutaj. Dlatego wyszłam ze swojej strefy komfortu, bo stwierdziłam, że warto. Ja mam tak cudownych ludzi, mam tak cudownych widzów i oni na pewno nie zostawią tej dziewczyny samej sobie. Nie wierzę, nie wierzę. I tutaj Adrenalina odpisała, że ogromnie mi dziękuję za wszystko i każdemu z was z osobna. Także kochani moje, jeszcze raz serduszko. Oj Boże, a co tutaj Ewelinka Wetra napisała? Co tu się? W sierpniu 2022 spotkała tragedia moją koleżankę. Synek miał mięsaka. Co jest z tymi ludźmi? Czy im tak przeszkadzają chore dzieci niepełnosprawne? Nie mam na to słów. Widzę, co się dzieje u dziewczyn na TikToku, które mają dzieci z spektrum autyzmu. Hejt za hejtem. Nie rozumiem takich ludzi. To jest dla mnie... w ogóle nie do ogarnięcia temat, szczerze mówiąc, bo, no bo nawet nie wiedziałam, że z czymś takim, no tak jak na przykład tutaj ta dziewczyna na TikToku, czy nasza Ada, że muszą się mierzyć z czymś takim. Ja nawet mi przez myśl nie przeszło, rozumiecie, że można do drugiego człowieka takie rzeczy pisać, to tylko... Brak mi słów na nasze społeczeństwo. Co się dzieje z tymi ludźmi? Dlaczego tak się dzieje? Co tu się odwala? Co tu się odwala? Wiecie, już pomijam też naszą służbę zdrowia,
W sensie, wiecie, no dlaczego? Ja to do Ryśka bardzo często mówię. Tyle mi z wypłaty pieniędzy zabierają składek na zdrowotne i tak dalej. Gdzie są te pieniądze? Ja z nich nie korzystam. Raz na rok zdarzy mi się, dwa razy do roku zdarzy mi się pójść do lekarza naszego tutaj, mojej pani doktor rodziny. I to jest wszystko. Ginekolog prywatnie, dentysta prywatnie, ten ortodonta prywatnie. Wszystko, co żywe i możliwe, wszystko załatwiam prywatnie. Ja gdybym mogła, chętnie bym się z tego wypisała, nie płaciła żadnych pieniędzy. O, Little Evil też tu napisała. Właśnie powiedziała adrenalinie Adze. Nie Adze, Ada. Ada. No. Mam nadzieję, że cel zbiórki zostanie osiągnięty i przede wszystkim, że leczenie przyniesie efekty, siły i wiary dla Ciebie i dla obojga dzieci. No pięknie, kochana. O, dziewczyna potrzebuje dobrego słowa. Trzeba ten hejt, ten... tych obrzydliwych ludzi trzeba zagłuszyć, żeby ich jak najmniej było słychać. Katarzyna, witam, już do Ciebie biegnę. No na Katarzynę zawsze można liczyć, zawsze. Wiedziałam, że Katarzyna tutaj. O, właśnie Magda napisała. Jesteś wspaniałym człowiekiem? Nie, po prostu ja jak zobaczyłam, z czym ta dziewczyna się mierzy, a naprawdę social media moim zdaniem mają ogromną moc. Ja jeszcze jestem taka malunia, ale ja uważam, że wierzę w efekt kuli śnieżnej, że śnieżnej, no śniegowej, tak, że jak się ją pchnie, zacznie turlać, to ona zacznie rosnąć i rosnąć i rosnąć. Ja jestem malutka, ale może gdzieś dojdzie to. Widzicie, Ania z filmu, z kanału Purpianka na pustyni, ona już ma większe zasięgi, więc oni na pewno dużo więcej ludzi poszło, więc ja wierzę, że trzeba o tym mówić, trzeba o tym wspominać. Na pewno ktoś pomoże, na pewno, bo są ludzie, którzy przeczytają, pójdą dalej i coś, a są ludzie, którzy kurczę, no pomogę. No więc nawet do mnie to dotarło. Nawet do mnie to dotarło, gdzieś na początku, jak Ania już wspomina, to tak ojejku, no co można zrobić? No ale widzicie, minęło trochę czasu, weszłam jeszcze raz, no i datek wpłacony, film nagrany i mam nadzieję, że kogoś to zmotywuje do podziałania, żeby też, skoro ona zapłaciła, ona wpłaciła, tutaj dobre słowo dało, to ja też. No mam nadzieję, że tak to podziałało. Przepraszam. Barbara. No jakoś. Bo tu Barbara masz taki nick, że ja go nie umiem przeczytać jeszcze. Pozdrawiam w ogóle. Idealny gest pod koniec filmu. Złych ludzi w końcu spotykają złe rzeczy. No powiem Wam, że tutaj to tylko tyle zostało. A nie powiem, bo zainspirowała mnie, no nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy sobie tego życzę, ale jedna duża vlogerka mnie do tego zainspirowała, podrzucając na Instagramie pewną rzecz i jakoś tak sobie, jakoś mi tak to świetnie się wpasowało, mówię, a dobra, kto mnie już obserwuje na Instagramie, ten będzie wiedział, o co chodzi. Chociaż ja się Wam przyznaję bez bicia, że ja ten Instagram bardzo po macoszemu, bardzo traktuję. Na razie jestem skupiona tutaj na Was, na YouTubie. Ale coś tam muszę zacząć w końcu wrzucać. Nie mogę ogarnąć się z tymi shortsami, nie shortsami, z rolkami. Jakoś brak czasu, przede wszystkim brak czasu. Ale to nic, na razie jestem tutaj, tutaj działam, coś tam od czasu do czasu na tego Instagrama też wyrzucę. Wiecie, z tym Instagramem też mam tak, że tam mnie obserwuje trochę ludzi z pracy. I chyba, ja już raz zrobiłam czystki na Instagramie, powyrzucałam, o Jezu, ja nie wiem jakie cuda mnie obserwowałam, chuja ludzi, których w ogóle nie znam. Wszystkich wek. Nie wiem, ile tam teraz mam. 200 osób, które obserwuję, tak za dużo. Więc wszystkich wek.
I chyba trzeba do tego wrócić. I ja myślę, że z pracy co niektórych też wek, żeby za dużo nie widzieli, bo po co. Takie czystki. Po prostu chyba muszę zrobić takie czystki. Kogo chcę zostawić, to zostawię, kogo nie, wypad. I tyle, bo ja widzę, że oj boli dupa co niektórych, oj boli. No, zwłaszcza tutaj z tego świata, nie? Boże, proszę Państwa, muszę się zbierać do pracy. Nie chcę, ale muszę. Znowu. Nie chcę, ale może tak po prostu tylko spojrzałam na to moje brwi. Chyba dzisiaj napiszę. Wczoraj miałam napisać do tej dziewczyny i nie napisałam. Jadę. Poproszę moją koleżankę z pracy. Ona ma, słuchajcie, w jednym paluszku, można powiedzieć, jak zapakować prezent, na prezent, jak zapakować produkty kosmetyczne, żeby się im nic nie stało. Ona ma tą aplikację na paczkomata. Ona w ogóle powiedziała, że słuchaj, ja ci to wyślę, bo ja mam aplikację, będę jechała do domu, to ci to wyślę. I ja mówię, ale ja chciałam kurierem, żeby to było, wiecie, potwierdzone, że ja to dostała, że to Wicka dostała i tak dalej, nie? Już taka panika mi się oczywiście zaczyna tutaj udzielać. Ale spokojnie, dzisiaj mam nadzieję, że to załatwię i będzie wszystko git. Mam nadzieję. No, folii bąbelkowej nie mam, nie kupiłam. Teraz sobie pomyślałam, że przecież mam koleżankę, która też ma. Dobra, nieważne. Wiecie co, spierdziałam. Nie widzimy się później. Nie widzimy się chyba później, bo ja będę jechała z Markiem na trening. Czuję jeszcze taki zjazd po wczorajszym dniu i to duży. Więc ja już Wam dzisiaj nic nie nagram. Ja się z tego miejsca z Wami żegnam. Przywitałam i żegnam rano. Przepraszam, ja się poprawię, ale musicie dać mi trochę czasu. Muszę się ogarnąć po tej migrenie, po tym, co mnie tutaj, bo no, czuję się tragicznie, czuję się podle. Dzisiaj już jest lepiej, a wczoraj. Wczoraj to w ogóle myślałam, że będzie zgon, ale dobrze, dobrze jest, dobrze. Nie narodzimy, bierzemy dupę w troki, jedziemy do pracy. Wzięłam sobie taką torbę i pokażę Wam moją stylówkę na dzisiaj. O, jeżeli to można nazwać stylówką, nie? Ale no, jak się człowiek źle czuje, to tak właśnie ma. No i wzięłam sobie tą dużą torbę. Chowam podziękowanie dla mojej Wiski i spierdzielam do tej roboty. Jeszcze żarcia żadnego nie wzięłam, ja pierdzielę. Dobra, kończę. Pa, pa.